Pamiętam, robiliśmy kiedyś w Playboyu wywiad z Marcinem Świetlickim, kiedy opowiadał o tym, jak gra trasy ze świetlikami. Nie będę wymieniał teraz nazwy zespołu, ale w każdym razie oni odziedziczyli kierowcę po pewnym zespole rockowym. W którymś momencie, kiedy wszyscy ze świetlików wsiedli do autobusu i wyciągnęli książki, żeby czytać, kierowca nie wytrzymał i powiedział: panowie, to wstyd, wy się nazywacie zespołem rockowym, tu wymienił nazwę zespołu innego. Tak, tak. Tam wszystko było, dziwki, narkotyki, to był zespół rockowy, a nie wy. I pojechał. I Świetlicki mówi, że trochę się zawstydzili, ale nadal czytali, więc jak to u was wygląda w busie? Rock.